Kraczewskie biblioteki przyszkolne wzbogacą się o nowe książkowe pozycje. Gmina miejska Tczew otrzymała środki finansowe na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Gmina miejska Tczew wzięła udział w programie Ministerstwa Edukacji, dzięki któremu 5 tczewskich szkół podstawowych otrzyma dofinansowanie, każda z nich w wysokości 12 tysięcy złotych plus 3 tysiące złotych wkład własny, czyli każda ze szkół będzie miała do wydania 15 tysięcy złotych na lektury szkolne bądź inne książki dla bibliotek. Na realizację programu i dofinansowanie z niecierpliwością oczekują tczewskie bibliotekarki, które już mają pomysły na to, jak spożytkować pozyskane środki. Przede wszystkim za te pieniążki będzie można kupić nowości, których dzieci oczekują, na które czekają. Nie chcą czytać starych książek, które tutaj widzimy, których jest sporo w naszej bibliotece jeszcze. Takich, które się rozpadają, są zaczytane, obłożone w szary papier. Dzieci nie chcą tego czytać. Nowe książki wyglądają już zupełnie inaczej, mają piękne ilustracje, mają piękne okładki, no widać tutaj, można wziąć pierwszą z brzegu książeczkę, widać, że to jest już zupełnie co innego, jest to wydawnictwo nowoczesne, współczesne, inaczej napisane, innym językiem, no i takich pozycji dzieci oczekują, bardzo chciałyby. Ostatnio u nas w bibliotece dzieci zaczytują się w książkach Neli Małej Reporterki. O, akurat nie ma. Nie ma żadnej w tej chwili. Chciałyby czytać na przykład serii o biurze detektywistycznym Lassego i Mai, książki Berensewicza i wiele, wiele innych tytułów. Dzieci przychodzą dość tłumnie. Młodsze czytają więcej, starsze troszeczkę gorzej. Ale czytają. Są dzieci, które wypożyczają cały czas książki, a oprócz tego jeszcze należą do biblioteki miejskiej. No myślę, że zależy tutaj dużo od domu, od tego, czy rodzice czytają, czy dają dobry przykład, czy namawiają dzieci, czy próbują troszeczkę, bo my się staramy, ja się staram. Gdyby rodzice chcieli wypożyczać dla siebie książki z naszej biblioteki, no nie mogłabym im zbyt wiele zaoferować, ale od pewnego czasu zorganizowaliśmy z nauczycielami book crossing, czyli wymianę książek. Nauczyciele przynoszą tutaj swoje książki, rodzice mogą z tego też skorzystać, też mogą przeczytane książki przynieść do biblioteki. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa będzie realizowany do 2020 roku. Całość jest finansowana z budżetu państwa.